Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji zapachu dla kobiety niebanalnej. Zapachu dla kobiety, która lubi się zapachem wyróżniać, która lubi kreować swój wizerunek właśnie zapachem, która zdecydowanie potrzebuje zapachu, który będzie takim kodem niewerbalnym, takim sygnałem wysyłanym, takim, słuchajcie, znakiem rozpoznawczym jej charakteru, niełatwego charakteru, nie charakteru przewidywalnego, charakteru kobiety, która po prostu zna wartość, własną wartość, która lubi o tę wartość zawalczyć, która lubi o siebie zawalczyć. Mam dzisiaj na myśli zapach od Toma Forda, Metalikue. Zapach niesamowity. Z jednej strony dystansujący, chłodny, metaliczny. Z jednej strony taki wyrafinowany, a z drugiej strony puszysty, kobiecy. Aldehydy z heliotropem, z kwiatem bzu. Delikatnie, dosłownie delikatnie przyprawionymi różowym pieprzem. Z akordem zielonego głogu, słuchajcie, z takim akordem takim wytrawnym. Aldehydy są tutaj podane tak wytrawnie, ciepło i tak trochę przyprószone są. Przyprószone naprawdę przyjemnym piżmem, przyjemną paczulą. Więc mamy takie totalnie dwie strony, które się wręcz nie do końca dogadują, dwie strony zapachu. Z jednej strony dystans, a z drugiej strony przyciąganie. Mamy kobietę zmienną, a kobieta przecież zmienną jest. Nie wiem, jak ten zapach się układa na mężczyznach, gdyż na moim mężu układa się nie za ciekawie. Jest chemicznym wydźwiękiem, jest również takim wydźwiękiem dość mydlanym, takim syntetycznym, mydlanym, zasadowym. A na mnie ten zapach układa się bardzo ładnie, bardzo czysto, bardzo tak kobieco, subtelnie, zmysłowo i słuchajcie, ten zapach się powtarza. Nie jest absolutnie nudny, nie jest na pewno przewidywalny. On się gdzieś tam powtarza, on gdzieś tam na nowo odkrywa swoje niuanse, więc zdecydowanie należy do zapachów nieprzewidywalnych. Zdecydowanie do zapachów szczególnych. Polecam go kobietom, które lubią emanować czymś innym niż większość wokół nas. Polecam zdecydowanie kobietom, które lubią się zapachem wyszczególniać i które lubią kreować własny wizerunek za pomocą zapachu całkowicie innego. Totalnie wydaje mi się z innej beczki. Totalnie. Polecam testy, słuchajcie, bo ja jestem zafascynowana, a jestem zafascynowana dlatego, że jedna z Was ten zapach dla siebie zakupiła i po prostu mnie w tym zapachu trochę tak jakby zapachu zagłębiła w tym zapachu, tak? Bo ja miałam ochotę go po prostu poznać sama. Miałam ochotę go poznać, potestować, miałam ochotę się z nim przespać i powiem Wam szczerze, że to ja lubię. Tutaj mi gra. Więc polecam, testujcie zapach od Toma Forda Metalikue i sprawdźcie, jak ten zapach będzie grał na Waszej skórach. Dziękuję Państwu pięknie, jak zwykle. Dziękuję za subskrypcję, za piękne komentarze. Bardzo dziękuję za górę cudownych słów. Góra cudownych słów spadła na mnie po ostatnim live'ie, więc bardzo dziękuję Państwu. Przeszczęśliwa jestem. Dziękuję pięknie.